Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszamy na wspaniałą partię. Gary Kasparow w roli głównej, 18-letni wówczas Gary Kasparow, który gra z Witalijem Cieszkowskim. No jest to też znane nazwisko w środowisku szachowym, słynny trener, m.in. Bartłomieja Maciej, naszego polskiego arcymistrza. Moi drodzy widzowie, Kasparow w wieku 18 lat grał już naprawdę bardzo, bardzo mocno. Przejdźmy do ikonicznej takiej partii w obronie sycylijskiej. Kasparow był wielkim znawcą właśnie Sycyla. Potrafił grać go bardzo ładnie i ostro i zdecydowanie i potrafił pięknie atakować. Jedna z piękniejszych partii właśnie w jego wykonaniu. Było wiele tych gier, no ale którąś tam musiałem wybrać z rzędu. Oczywiście chciałbym tego jak najwięcej. Mam nadzieję, że Wy również. I tutaj mały apel do Was, moi drodzy widzowie. Powiedzcie mi proszę, piszcie w komentarzach, jaki debiut chcielibyście, żebym analizował na przykład Kasparowa, na przykład gambit hetmański, żeby zagrał Viswanathan Anand, nie wiem, partię hiszpańską, żeby zagrał Magnus Carlsen. W sensie możemy pogrupować zawodników i do niego doczepić debiut. Bardzo chętnie to zrobię, to będzie taka podpowiedź, czego Wy oczekujecie, a ja z przyjemnością to zrobię. A tak w tym momencie wedle mojego uznania tutaj analizuję, ale myślę, że to też jest ok, bo sycylijska to jest bardzo popularny debiut, szczególnie jak gra Kasparow, na którym ja się wychowałem. Dosyć wstępu, moi drodzy, przejdźmy do rzeczy. E4, posunięcie C5, skoczek F3, E6, jeden z wielu wariantów, który można wybrać w Sycylu, posunięcie D4, na co zostało to od razu wybite, skoczek C6. No i tutaj możemy powiedzieć, że już mamy taki wariant Tajmanowa. Tajmanow charakteryzuje się tym, że na przykład po skoczku C3 możemy zagrać hetman C7, ale Kasparow w tym momencie zagrywa posunięcie D6. Posunięcie D6 również istnieje i jest to taki ruch, który jest normalnym posunięciem. To jest takie ustawienie jeżyka tak zwanego w Sycylu. Jak reagują białe? Białe mogą zagrać bardzo dużo opcji, na przykład goniec E3, goniec E2 i robić ruszadę. Sycyl jest tak bogatym debiutem, ale myślę, że jak właśnie analizujemy sobie troszeczkę partię, nieco przybliżymy sobie posunięcia, które nam mogą ułatwić dalszą grę i jeżeli ktoś to wytłumaczy, na przykład Wasz trener lub ktoś inny, no to na pewno to może dużo dać. Moi drodzy, Cieszkowski zagrywa posunięcie G3. Jedna z możliwości, jaka tutaj istnieje i od razu powiem, że nie jest to jakieś groźne posunięcie przeciwko czarnym. Jest to bardziej taki ruch spokojny, wyważony, gdzie możemy uzyskać białymi taką trwałą, spokojną pozycję, nie gorszą absolutnie, ale to wszystko zależy od jakich ruchów tutaj zaczniemy. Ale odnoga musi być, jak to u mnie zwykle bywa, mianowicie co się dzieje, jeżeli na przykład skoczek zbija na C6. Od razu powiem szczerze, zacieramy ręce i się cieszymy z tego powodu. To znaczy, to jest jeden z wariantów. To nie jest tak, że to jest wygrana czarnych. Nie, nie, nie. Ale na przykład ja bardzo lubię, jak mnie biją skoczka na C6. I takie pionki fajnie są ustawione i powiem, jak można nimi operować. Mianowicie, po jakimś zagraniu typowym, czyli goniec E2, dajmy na to, gramy D5. Mamy świetne centrum. To znaczy tak, to nie jest tak, że też białe tutaj są złe. Absolutnie, to jest jeden z normalnych wariantów. I teraz pokażę Wam taki myk, mianowicie co będzie po ruchu E5. To się może narzucić, ale to nie jest dobre posunięcie dla białych. Tylko kwestia, jak to wykorzystać, to się może zdarzać w partii. Lepsze dla białych na przykład byłoby zrobienie krótkiej roszady, ale my byśmy zagrali skoczkiem na F6. Powiedzmy, ja to przestawię po roszadzie, skoczek F6 i po ruchu E5 gramy skoczek D7 z bardzo fajnymi planami ataku na pionka. Tu powstaje też taki ciekawy wariant, na przykład po ruchu F4 możemy zagrać goniec A6. Wymiana tych gońców na pewno jest dosyć ciekawą opcją, bo po tym ruchu hetman B6 z szachem i zdejmujemy tutaj oczywiście gońca na A6. Bardzo ciekawa wymiana z dobrą pozycją czarnych, z tego względu, że mamy gońca czarnopolowego, pionki ustawione na białych polach, swobodna gra, myślę. No ale co zrobić, jeżeli białe by zagrały na przykład od razu tutaj na E5? To jest tylko jeden z przykładów, żeby nie było, że tak trzeba grać zawsze, absolutnie. Można by było tutaj zagrać hetmanem na C7. Od razu podważać pionka. Hetman D4 raczej nie wchodzi w grę. Takiego gońca na F4 też się nie boimy z uwagi na to, że na przykład skoczek E7, skoczek na G6, ewentualnie H6, G5 można próbować. Dużo ciekawych rzeczy tu się może zadziać, ale ruch F4 wydaje się solidnym posunięciem. W takiej sytuacji możemy spokojnie zagrać skoczkiem na H6. Tak, ja wiem, wiele osób powie, skoczki na bandzie stoją źle, skoczki na boku tracą uroku, one są fatalne, ale ważne, żeby skoczek wiedział, gdzie się odbić. Ja to często powtarzam. Zwróćmy uwagę, że na przykład po roszadzie ten skoczek tutaj świetnie sobie działa na polu F5, więc dajmy na to, że tutaj G4 jest zagrane. Ha, no właśnie. I teraz teoretycznie nie wiemy, jak się zachować. Wiemy, moi drodzy, gramy posunięcie goniec E7, chcemy zrobić po prostu ruszadę, niczego się nie boimy, a na przykład po ruchu G5 świetnie skoczek na F5 operuje. I przykładowo, jakby tutaj była zrobiona roszada, tak pójdźmy troszeczkę dalej tym tropem. My również robimy sobie roszadę, powiedzmy goniec E3, bo to się również narzuca, aby wyprowadzać figurę. To pamiętajmy, że jak zagramy sobie tutaj gońcem, istnieje taka idea jak wieża B8, aby szybko tutaj stępem zaatakować pionka. Często jest taki ruch B3 i dzięki temu posunięciu możemy próbować też grać F6. F6 można by było zagrać od razu też wcześniej, ale po wybiciu atakujemy bezpośrednio tutaj skoczka, więc ruch G5 jeszcze nie działa. No i sobie gramy dalej. To pozycja czarnych jest w ogóle bardzo przyjemna. Moi drodzy, no, można by tutaj rozwlekać się nad debiutami bardzo głęboko. Po posunięciu G3 Kasparow zagrał skoczek F6, goniec G2 i goniec D7. Jeżeli byśmy w tej sytuacji zagrali gońcem na E7, no i tutaj skoczek C6. Co by się wtedy wydarzyło? Ja takie posunięcia miałem w swoich partiach. Mianowicie po wybiciu na C6, no dobrze, że teraz analizuję, bo sobie przypomnę ideę. No oczywiście ja się też, moi drodzy, uczę, jak sobie analizuję, też jakby to powiedzieć, przypominam sobie pewne rzeczy. No to jest tak jak z nauką języków, no jak się nie uczymy, no to zapominamy słówek, ale dobra, to są takie przykłady szkolne. Moi drodzy, po tym wybiciu tutaj taki ruch E5 mógłby nastąpić. Właśnie. Czy bać się tego posunięcia, czy się nie bać? Nie bać się absolutnie. Jak czegoś zapomnimy, to zawsze mamy taki ruch skoczek D5 i wszystko działa, ale bardzo ciekawe jest wybicie. Bardzo ciekawe. No, wymiana hetmanów, jasne, może nastąpić, król wybija, goniec wybija na C6, wieża B8 i gramy. Pozycja czarnych nie jest zła. Tylko co będzie, jak tutaj będzie bicie na C6 od razu, z widełkami na wieżę. Okazuje się, że mamy piękne zagranie goniec D7. Raczej białe nie wybiją gońca, a powinny, ewentualnie powinny wrócić. Gorzej dla białych, jak będzie bicie na A8. To znaczy, powiem tak, pozycja jest równa, silnik wskazuje równą, ale jak silnik wskazuje równą przy dysproporcji figur, to znaczy, że tutaj czarne mają inicjatywę. Bez dwóch zdań. Po roszadzie goniec C6. Któż by nie chciał takiej pięknej pozycji z takim pięknym gońcem i hetmanem na A8? Brzmi paradoksalnie, hetman A8, ale ta diagonala jest fantastyczna, prosta gra, roszada, jakieś H5, H4, może w ogóle król F8, zacznijmy od tego, bo ten ruch wygrywa zawsze, ale potem H4, H5, H4 i tutaj możemy robić niezły najazd. Dosyć agresywnie, dosyć fajnie. Dobra, przejdźmy do partii, bo była arcy dalej ciekawa. Po goniec G2, goniec D7, tu widzimy Kasparow od razu broni skoczka, roszada ze strony białych, goniec E7, standardowo, posunięcie A4, łapie tutaj trochę biały przestrzeni. To jest takie też standardowe posunięcie ze strony właśnie białych. Roszada, skoczek, scena E2. No i to jest taki ruch, który jest spotykany w obronie sycylijskiej. Tylko że to wycofuje skoczka. Mi się troszeczkę tak to posunięcie nie podoba z perspektywy białych, ale nie jest to oczywiście błąd. Kasparow gra swoje. Wieża C8, czyli dalej figury tutaj rzeźbi na szachownicy. Posunięcie C3, ruch A6. Zawsze przydatny, skoczek nie wchodzi, nic się nie dzieje. Posunięcie H3, hetman C7, G4. Jesteśmy teraz w bardzo ważnym punkcie tej partii. Mimo że jest debiut 13 ruchów, to tutaj czarne mogą próbować fajnie się rozegrać. Otóż, moi drodzy, jest takie coś w Sycylu jak... jeżeli mamy możliwość zagrania posunięcia D5 w sycylijskiej, to trzeba z tego korzystać jak najbardziej. Widzimy, że ten pionek ma ochotę na skoczka, ale to jest też zwolnienie tutaj skoczkowi pola na G3. Białe grają dosyć niemrawo jak przeciwko Kasparowowi. Kasparow on tutaj nie będzie czekał na grzecznościowe wyprowadzenie figur, dalej przestawianie figur przez białe. On musi uderzyć. Ruch D5, moi drodzy, jest świetnym zagraniem. I teraz pytanie jest takie. Czy można zbić? To znaczy bicie poszło, można. I tutaj nie bijemy pionkiem. To znaczy wybicie pionem nie byłoby też złe, absolutnie, normalne. Ale tu bijemy skoczkiem i próbujemy sprowokować białe do wybicia. To jest dobre zagranie. Białe zbiły. Ofiara została przyjęta. Jest to dosyć atrakcyjne bicie dla białych z tego względu, że został pionek na D5 w ogóle niebroniony i skoczek zagrywa na F4. Zobaczcie, jest atak na piona. Nie widać opcji, żeby tego pionka obronić. Nie ma opcji. To znaczy tak, można próbować grać tak, no ale nie chcemy wejść pod pociąg, na przykład wieża E1. Trzeba próbować grać takie ruchy dynamiczne. Kasparow to potrafił i on nas uczy fajnej, tutaj takiej intuicyjnej, dynamicznej gry. Moi drodzy widzowie, goniec C5 zostało zagrane. Poprawa gońca na polu C5 brzmi dobrze, wygląda dobrze. No i skoczek zagrał na B3, z tempem atakuje gońca i zobaczcie, że hetman przy okazji ze skoczkiem atakuje piona. Bez obaw, wszystko działa. Zwróćmy jednak uwagę, czy nie można byłoby skoczkiem zbić tutaj na D5. Otóż nie, spróbujcie sobie znaleźć opcję, jaka mogła tutaj by nastąpić dla czarnych. Mianowicie prosta rzecz. Hetman E5. Zwyczajnie atakujemy skoczka. Ten skoczek musi jakoś uciekać. Może to zrobić pośrednio. Skoczek E2 i jest teraz broniony. Nie uciekł, ale jest broniony. I myślę, że dosyć proste zagrania pod tytułem goniec E6, skoczek z D na F4. Proste zagrania dla Kasparowa, oczywiście my się tego uczymy. I wieża z F na D8. Fajnie te wieże tutaj działają, na przykład hetman C2. To są przykładowe kilka posunięć, jakie mogłoby być wykonane. Bardzo dobra pozycja czarnych. Jesteśmy bez pionka, stoimy genialnie wręcz. Para gońców, która tutaj prześwituje. No, totalnie kozacko to wygląda i to wygląda i dobrze wszystko działa. Oczywiście można tutaj by było grać różne ruchy, no B3 jest możliwe, ale to zbijamy i po wybiciu hetmanem bierzemy pionka, no jakieś straty tutaj odzyskujemy bez problemu. Moi drodzy, jednakże zajmijmy się tym, co było w partii. Skoczek na B3, w tej sytuacji goniec bardzo dobrze zagrał na A7, to jest bardzo ważny ruch, bo jakbyśmy zagrali na B6, troszkę by to nie zadziałało, bo skoczek D5, no i nie fajnie. Więc goniec A7. Hetman zbił tutaj na D5. Jakby zbił skoczek, cały czas powtarzam, nie bójmy się takich ruchów. No jakby zbija skoczek, to mamy bardzo ciekawe zagranie. Tu już jest wygrana w ogóle partia. Co zrobić? Zatrzymujemy materiał, szukamy opcji. Tak. Większość osób pewnie już dostrzega to posunięcie hetman G3. Wykorzystanie pięknie gońca. No i tutaj król H1, bicie na H3, tutaj goniec G4. Nie ma chyba dalszych pytań. Koniec partii. Moi drodzy, w tej sytuacji hetman wybił na D5. I teraz według mnie Kasparow zagrywa fantastyczne zagranie. Nie trudne jak na arcymistrza. Dla nas może wydawać się w ogóle niebrane pod uwagę. Spróbujmy znaleźć to posunięcie. Znowu można sobie zatrzymać materiał, spróbować znaleźć opcję. Moi drodzy, goniec E6. Fantastyczne zagranie. Dlaczego fantastyczne? Bo tutaj grozi bicie. I trzeba to wszystko sobie przekalkulować. Sprawdźmy. Tutaj białe zbiły oczywiście w partii. Pionek wybił. No ale hetman już nie odważył się zbić pionka. Dlaczego? Jeśli hetman by zbił piona na E6, no to jest zwykły król H8. Cały myk polega w tej pozycji na tym, że nie widać dobrych zagrań teraz dla białych. Związanie na króla, grozi hetman C7, otworzyła się wieża, totalna masakra i jeszcze wieża z C na E8. Widać na tej partii totalną dominację figur i piękna gra, dynamiczna gra, moi drodzy. W tej sytuacji goniec na przykład mógłby zagrać na przykład na E3, no to tutaj mamy genialny ruch, goniec B8. Chcemy dać mata. Jakie to proste. Po ruchu F4, żeby tego mata nie było, wieża C na E8. Po figurce. Tyle w temacie. W partii hetman zagrał na E4, co jest troszeczkę trudniejszym niby zadaniem dla czarnych, ale nie dla Kasparowa. Kolejny genialny ruch, moi drodzy, w tej partii. Jakie to posunięcie? Klikamy sobie tutaj, zatrzymujemy materiał i szukamy opcji. Nie, moi drodzy, to nie jest hetman G3. Absolutnie. Co się wydaje piękne. Ale jest hetman G2, no i hetman D3. Ja się zgadzam, że ta pozycja dla czarnych nadal jest super. Ale jest jeszcze lepsze zagranie w tej sytuacji. Po hetman E4. Wieża F2, moi drodzy. Wykrzyknik. Albo dwa wykrzykniki. Albo 10 wykrzykników. Dosyć łatwe zagranie. Tylko trzeba policzyć już do końca, co tu się będzie działo. To wszystko ma sens, jeżeli ustawienie figur białych i czarnych jest dokładnie tak jak teraz. Wiem, jak to zabrzmiało, no ale szachy to taka układanka. Wieża zbiła na F2, hetman G3. No i jak król odejdzie, no to nic prostszego, odbić wieżę, dalej atakować. Hetman G2. Goniec F2 zbija, zauważmy, że nie możemy niczym wybić. Król F1. No król H1, no to wiadomo, goniec nie jest bardziej atakowany, więc król F1. No i teraz piękne odejście, moi drodzy. Piękne zagranie, po raz kolejny Kasparow, hetman E5. To jest dosyć trudne zagranie. Zobaczcie, że goniec jest totalnie zostawiony na pastwę losu i pytanie, czy można go zbić. Hetmanem nie można, bo wieża F8, ginie hetman. Prosta rzecz. A jeżeli król zbija na F2, to co gramy? Też wieża F8, prosta rzecz. Król G1, hetman A1 i na końcu jest wieża F2 ze zdobyciem hetmana. Ok, przewaga materialna bardzo duża. W tej sytuacji białe jednak zagrały goniec F4, myśląc, że no dobra, hetman zbije tutaj i jeszcze się ratuje białymi. Nic bardziej mylnego, moi drodzy. Dlaczego? Otóż hetman zbił na F4 i po hetman F2 hetman C4 szach. Mamy szacha. Bijemy skoczkę. Białe poddały partię. Uważam, że fantastyczna sycylijska w wykonaniu Kasparowa. No i będziemy to analizować jeszcze. Dzięki z góry za łapkę z góry, łapkę do góry. Zawsze ten materiał się będzie bardziej niósł. No, ostatnio trochę to przypominam, bo trochę mało tych łapek dostaję w górę, jeżeli się Wam podoba, a fajnie by było, bo algorytmy YouTube'a to potem promują. Dzięki serdeczne, trzymajcie się, hej!